Tych dwóch samotnych bohaterów, którzy rozgrzewali się do pojedynku, to tropiciele. Wygrywa szybszy i bardziej przebiegły. Przedmiotem pojedynku nie jest złoto ani względy kobiety. Ci ludzie są mistrzami przeszpiegów. Tropią nieznane ślady historii Śląska, nie dzikiego zachodu. Pewnego razu na zachodzie. Gdyby tak generalnie oczyszczono tą Mynówkę, to zna wiele rzeczy by tam wydobyto jeszcze, prawda? Być może starą broń jeszcze, pierwsze takie narzędzia, które były. Być może fragmenty kadłubów nawet, może gdzieś tam zamulone. Według tu przekazów, szczególnie mieszkańców i przekazów, powiedzmy, nawet źródłowych, pomnik Fryderyka, który był tam w rynku, został tu po prostu gdzieś wrzucony. Tu robili te prace, prawda, porządkowe. Dna może tutaj dokładnie tak nie oczyszczano, ale część tego szlamu też wydobywano. Ono gdzieś tam jeszcze może być. Zanim Fryderyk został zgorzkniałym starym frycem, był wrażliwym i ponadprzeciętnie inteligentnym chłopcem, który na swoje nieszczęście otrzymał koszarowe wychowanie od ojca, przyuczającego do karności lagą. Zmuszał go do chodzenia od najmłodszych lat w mundurze. Jego ojciec, Fryderyk Wilhelm I, był nazywany królem sierżantem. To spowodowało, że po prostu relacje między ojcem i synem były niewłaściwe. Jurny król polski August II przygotował młodziutkiemu Fryderykowi nietuzinkową niespodziankę. Zorganizował taką wystawę złożoną z żywych obrazów, tak tą wystawę nazwano. To były przepiękne, nagie kobiety, które były właśnie rozebrane, roznegliżowane i tam przedstawiały przeróżne pozycje, przeróżne postawy. Podobno niespodziewany pokaz damskiego ciała tak wstrząsnął surowo wychowanym 16-latkiem, że do końca życia nie zbliżył się do kobiet. Bardzo poważnie on w wieku młodzieńczym zachorował na pewną chorobę weneryczną, po której została przeprowadzona u niego operacja i spowodowało to impotencję u króla. Podobnoż związek Elżbiety Krystyny z Fryderykiem II nigdy nie został skonsumowany. Fryderyk, twierdząc, że ten związek jest niepotrzebny, miał podobno według niektórych historyków na uwadze to, iż jest impotentem i tak naprawdę nie wyda potomka, który mógłby po nim przejąć tron i mógłby rządzić Królestwem Pruskim. Jako mężczyzna wykazał się Fryderyk w bitwie przesądzającej o losach Śląska, który oderwano od Austrii i na 204 lata przyłączono do Prus. Małujowice to bitwa zapomniana, mimo że do dzisiaj wykłada się o niej na amerykańskiej Akademii Wojskowej West Point. To była pierwsza bitwa Fryderyka Wielkiego. Nie za bardzo sobie w tej bitwie radził jako dowódca. Doszło do tego, że feldmarszałek Schwerin po prostu zmusił go do opuszczenia pola bitwy, przejął dowodzenie i on tę bitwę doprowadził do zwycięskiego końca. Sam Fryderyk w tym czasie oddalił się od pola bitwy bardzo, bo dotarł ze swoim orszakiem aż do Opola. Żywa była taka legenda, jak Fryderyka Wielkiego pogoniono spod murów miasta, a on ze strachu schował się na przedmieściu Opola na Zaodrzu pod dużą beczką i dzięki temu przeżył. Król zdołał uciec. Po całonocnej podróży dotarł do Lewina Brzeskiego. Tam ostatecznie dowiedział się o tym, że bitwa została wygrana. Zwycięstwo na 200 lat przyniosło mu sławę na Śląsku, czego widomym skutkiem były wystawiane mu licznie pomniki.
październiku 1741 roku z marszałkiem Najpergiem. Zawarł tajny układ w Przydrożu Małym. W ponad 100 lat po tajnych układach Fryderyka ówczesny właściciel Przydroża Małego, podporucznik Hermann Henze, postawił przed pałacem spiżową podobiznę króla. Nie wszyscy okazali entuzjazm. Czarna legenda jest i biała legenda Fryderyka. Każde miasto liczące się dostało stałą załogę wojskową, garnizon, musiało utrzymywać ten garnizon. Ci żołnierze w domach kwaterowali, nie było na początku kosza, tylko w domach mieszczańskich kwaterowali. To było obciążenie dla miasta. Na przedpolu tych fortyfikacji aż do XIX wieku nie wolno było nic budować. To ten rozwój miasta został raz na zawsze zahamowany. Z Przydroża Fryderyk rozpoczął swoją wędrówkę dalej. Pomnik Fryderyka Wielkiego na rynku został postawiony dopiero w 1936 roku i wiązało się to z remontem ratusza opolskiego. Kiedy nastąpiło zakończenie II wojny światowej w 1945 roku i na ten teren wkroczyła armia radziecka, to dokonano tutaj sporych zniszczeń. I ten los spotkał także Fryderyka Wielkiego. Zaczęto tworzyć takie różne legendy. Jedna z nich dotyczyła wrzucenia go przez armię radziecką do młynówki. No, sprawiono, że zaczęto go w tej młynówce nawet poszukiwać. Prawda jest trochę inna. Kiedy trzeba było zdemontować Fryderyka z tego cokołu, bo no nie pasował już do powojennej historii odradzającego się miasta, w hucie Mała Panę Fryderyk Wielki został przetopiony i odlano z tego dzwon, który dzwoni dzisiaj w kościele Świętej Trójcy. No i można powiedzieć, że Fryderyk Wielki skończył bardzo wysoko. To niewykluczone, ale czy na pewno na wieży kościoła franciszkanów? Z chwilą przejęcia kościoła przez nas w 1945 roku na wieży pozostał jeden dzwon średniej wielkości, który wisi do dziś, a ulany został na Boże Narodzenie 1924 roku. Następne informacje pochodzą już z lat 70. Na Opolszczyźnie gości 7-osobowa delegacja francuska. Goście zwiedzą zabytki naszego miasta, między innymi naszą kaplicę piastowską. Ojciec Gwardian podszedł do prezydenta miasta i prosił go o zezwolenie na wypożyczenie specjalnego dźwigu z metalchemu celem umieszczenia w wieży kościelnej naszych dwóch nowych dzwonów. Odlane zostały we Wrocławiu w odlewni metali kolorowych Wrocław-Radwanice. Czasami jest tak, że przez dziesiątki lat coś tam leży, później dopiero, prawda, zapotrzebowanie jest i się szuka. Jakie późniejsze jego losy były, już trudno mi powiedzieć. Być może jest tak głęboko, bo tutaj bardzo dużo było tego szlamu na dnie. Być może gdzieś tam jeszcze jest. (Śmiech)